Witam. Uwaga. Witam. Dobra, już się z wami przywitałem, więc mogę od razu przejść bez pieprzenia się do... No, nie wiem, co się... Daylak dzisiaj... Może nie chcę dzisiaj Daylak robić. Może chciałbym sobie na razie podblokowywać. W ostatnim moim odcinku z Binding of Isaac Afterbirth jako Lilith zrobiliśmy porządny rozpierdol. 6 bossów naraz. Co to za wyzwanie dla gościa takiego jak ja. Zobaczmy, kto jeszcze jest tutaj niekochany bardzo. Magdalenka, Judaszkę i Ewka. No spróbujmy Ewką, bo to jest straszna dziwka. Babilon rzecz jasna. Klątwa Maze'a. Nie jest to coś, co mnie boli, ale mam basement na start, więc... Anemik. Dobra, nie, podziękuję. Okej, Celar też podziękuję. Dobra, niech będzie basement. Zwykły, bez jakichś klątw. Za potworna noc, żeby mieć autyzm. Znaczy klątwę, chciałem powiedzieć. Czasami mi się wymyka spod kontroli słowo autyzm i wtedy nadużywam go. Na przykład jak się grało kiedyś w Castlevanii, miałeś taką wiadomość, że co za potworne może mieć klątwę, to ja często myliłem to z autyzmem. No, przez przypadek właściwie. Niech będzie, ringworm, łup, łup. Właściwie? Jako ona możemy to zrobić. Nie jest coś, co jest potworne. Znaczy potworne to jest to z tym łup, łup teraz, żeby coś trafić, więc... Dla śmieszków mogę wam pokazać super trinket, już go praktycznie na tyle odcinkach widzieliście, że powinniście mieć go dość, tak jak ja, ponieważ jest strasznie niepraktyczny moim zdaniem, no ale nie można mieć wszystkiego, tak jak z dużym blendem jest w życiu. Musicie mieć mały, średni blend. Szkoda, że nie zginął na górze tamten frajer, który miał darmową bombę. No trudno, trzeba będzie coś wykombinować, może go jakoś tam przeniosę. Tylko nie wybuchnął teraz, przedwcześnie. Byłoby niefajnie. Kolego, dawaj, idź w prawo u góry, w prawo u góry. Dobrze, nie, 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 tam idziesz, dobrze. Nie, nie tu. Dawaj tam, dobrze. Zjebałem, trudno się mówi. Chciałem za bardzo, ale dostałem za darmo klucz i bombę, więc moim zdaniem jest osobiście dobry blend, całkiem git. Mały przeciwnik, jest mały i nie stanowi dużego zagrożenia. Patrzcie, to śmieszne żarty słownie z mojej strony. Ale przeciwnik duże zagrożenie. O mój Boże. Jak nie dostanę bomby. W ogóle powinienem najpierw iść do item roomu i zobaczyć, czy jest coś w ogóle użytecznego. Czy chcę to kontynuować, a nie tak sobie idę, zabijam, robię high-endowe place, a później... Okej. Okay. I can get behind it. Może i będę ciut wolny, ale klątwa Babilonu naprawi te wszystkie błędy. W ten sposób mogę też za darmo sobie wziąć tamtego Tinted Coca, więc... Why the hell not? Nie pamiętam, czy to naprawi ognie? Naprawi ognie, dobrze. Czy naprawi to też słowo na wyrost, po prostu nie będę agresywny. Że nie zamieniam się w duszka buszka. W ogóle duszek buszek to jest ciekawa postać. Tak samo jak mieliśmy suchego, który jest najlepszym familiarem moim zdaniem. Bo wybiera tylko najlepsze party. Suchy nigdy się nie pojawia, jak team jest słaby. Że warto mieć to na uwadze, że jeśli chcemy wygrać, to musimy mieć pewność, czy mamy suchego w party. Bo suchy to nie dość, że blokuje strzały przeciwników, rzecz jasna. Nie blokuje tak, że robi jakieś, nie wiem, wyciągnięcie tarczy. To ponadto daje efekt Necronomicon na cały pokój, więc suchy jest jak najbardziej w porządku. Dobra. Co potworna noc, żeby mieć autyzm. Po raz kolejny widzimy tę wiadomość. Też wiem, co to za potworna noc, więc nikt mi nie musi mówić. No i z taką prędkością idzie sobie poradzić. Fajnie, Soulheart wpadł nawet. To brzmi sensownie. Wyczyścimy, może będzie jakiś ukryty, albo nie będzie, no trudno. Szukajmy, a znajdziemy. W końcu jeśli mamy ten item, to wypadałoby z niego korzystać, czyż nie? A nie brać go tylko dla HP, a pójść slowdowna. Warto niszczyć skały, tylko że teraz praktycznie rzecz biorąc nie mogę korzystać z nich jako ukrycia. Czy mogę, ale muszę być bardzo ostrożny, żeby ich sam nie rozwalić przechodząc przez nie. Ale jeśli zdobędziemy latanie, w takim wypadku ten item będzie skontrowany. Teraz jeszcze tylko jakiś speed up by się przydał, tak po prostu, gdybym przypadkiem stracił swoją klątwę autyzmu, znaczy Babilonu. Bo jestem dziwką. O, speedy damage. Dostaliśmy wszystko to, czego chciałem. Więc jesteśmy ustawieni, jeśli chodzi o ten run. Tylko pytanie, czy damy radę się w czasie wyrobić. Dobra, na raz zdejmujemy pająki, to znaczy, że mamy całkiem sporo tych obrażeń. Sporo w chuj, znaczy sporo w cholerę. Będąc poprawny politycznym i nie używając wulgaryzmów. Też nie wiem, jak można być niepoprawnie politycznym używając słowa w chuj, no ale...
Mogą się rzeczy dziać, o których ja nie wiem. No nic, nie było dropa, idziemy dalej. 4 minuty. No tak trochę bym powiedział, że jesteśmy w plecy z czasem, ale to idzie jeszcze nadrobić, to nie jest koniec. Jest coś, czego nie dałoby się wyklepać. O, niech będzie. Będę miał darmowe teleporty, jak będę miał jakiś item pod spację. Najpierw zacznijmy od tego, że musiałbym go mieć. Już żadnej kasy nie dostałem. Jakoś nie mam farta. Jakoś laka mam na minusie pewnie. Heh. Kaktus. No serio, nic kompletnie nie wylotuje. Powiedziałbym, że to jest w sumie dziwne. Bo na tyle zniszczonych waz i innych tych kamieni nic praktycznie nie poleciał. No, no nie jestem zadowolony. Dobra, z tym bossem nie będzie problemów, bo respi tylko jakieś małe pajączki, które schodzą praktycznie na strzała, więc... Właściwie rzecz biorąc, jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. No i bossa nie ma. Szybko deal z diabłem, caffeine pill, więcej speeda, oczywiście. Właściwie rzecz biorąc, najpierw podnieśmy to, żeby się później okazało, że dostaniemy health downa, więc tak. Tak. Friends till the end. No i tak właściwie działa używanie Broken Remote'a, że możemy się teleportować za darmo. A ja zamierzam z tego skorzystać, nie oszukując się. Może coś dobrego polecieć nawet, więc... Wpadniemy gdzieś za darmo do jakichś item roomów, kto tam wie. Czy może też to popsuć cały mój time schedule, że... No, będę chciał się dostać na boss rush, ale się osram, więc... Więc właściwie rzecz biorąc, nie kombinujmy. Nie kuśmy losu. Speeddown mnie nie boli właściwie rzecz biorąc. Nie, w każdym razie nie tak bardzo. Bo trochę jednak mi przeszkodził, nie uszukujmy się. Dostaliśmy w zęby. Ale to nie jest coś, przez co przegramy. Nie jest jakiś health down, tears down, więc... Wszystko się wyklepie. Może trochę pieniążków nawet tutaj się zarobi. Fajnie by było. O, za darmo the virus. Okej, okay, teraz żałuję, że nie zostawiłem klucza na sklep. Ale może jakąś bombą, chociaż wątpię. Z tego co widzę, to bomba tam nie zadziała. Znaczy, zadziała, ale nie będzie tam secret rooma chyba. Bo nie ma za bardzo jak sąsiadować z czymkolwiek, więc... No trudno, może tu będzie klucz. Może się coś pofarci w życiu. Może jednak nie. Może jednak nie. No trudno. Nie przeskoczy się tego. No mógł chociaż spróbować znaleźć ten secret room. Może będzie klucz? Może nawet zagram o klucz. Jeden klucz tylko chcę. Jeden klucz. No i humor popsuty. No nic, idziemy dalej. Bez kluczy jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Znaczy, mamy dobre itemy, mamy w miarę solidny build. Wygląda to nie najgorzej. Ale jeśli chodzi o całokształt tego, jak to ma w przyszłości wyglądać, to może być kiepsko. No bo nowych itemów raczej nie zdobędę bez kluczy. Mogę mieć farta i je dostać na przykład z tego. Z jakiegoś, nie wiem, chesta czy innego gówna, ale... Dobra. Zwróciło się i... Zwróciło się jak diabli w takim wypadku. Okej. To jesteśmy prawie całym gapim, jakby nie było. Nie jest źle. Jeszcze jedna część i jesteśmy gapim i mamy ten run z palcem. No, bardzo będzie łatwo. Trzeba się tylko teraz skupić i nie zginąć. I nie wchodzić w grzyby. Wchodzenie w grzyby to często jest symulator śmierci. I jeśli ktoś się mnie zapyta, jakim cudem? No więc grzyby mogą wybuchnąć kulą smrodu i zadać nam obrażenia. A to jest coś, czego byśmy nie chcieli robić. Znaczy nie w takiej sytuacji. No ale... Jakoś trzeba to przeżyć. Na razie jeździmy tylko na soul heartach i nie wygląda to jakoś tragicznie. Wspaniale też to nie... Właściwie... Klucz? Brak kluczy. I need a key. I need a fucking key, bro. Jeden klucz. One opportunity. This is everything I need. Would I capture? Nie. Gra widzę, że tylko zna, co to jest bomba i co to są pieniądze. Nie podoba mi się to przedstawienie. Właściwie... Właściwie to czemu ja się w ogóle zastanawiam? Powinienem od razu do niego lecieć i starać się coś z niego wyciągnąć. Takiej ilości pieniędzy. Okej. Okay. Pony pak. Czyli za każdym razem jak oberwiemy mamy szansę na wydropienie jakiegoś consumable'a.
Nie jest to złe, nie jest to jakoś super dobre. Na pewno w tym trybie gry nie robi mi to jakiejś wielkiej różnicy. Może będę specjalnie chciał się dać obić. No dobra, spróbujmy. Może wyleci coś. O, dobra, udało się. Warto było. Dobra, na pewno weźmiemy coś, co nie daje nam kompletnie nic. Damy trochę tych donate'ów. Wynik nam będzie strasznie spadał, no ale trudno. Ile się da, tyle wpakujemy, weźmiemy klucz i pójdziemy do... Jak to się nazywa? Do item roomu, o. No i całkiem dużo udaje nam się donate'ować, zajebista sprawa. No to może sobie boss rush'a odpuścimy. Okej. Okej. Właściwie to jestem aż zdziwiony, ale nie mogę sobie pozwolić na taką rozrzutność, więc... Więc idziemy dalej. Nie, nie ryzykuję i nie otwieram. Może ogon Gapiego by to zmienił, ale... Ale nie. Item roomy to jest priorytet w tym momencie. Dobra, czyli góra albo dół. O. Toxic Shock. Czyli na samym starcie wchodzimy i rozprzestrzeniamy biohazard, czyli... Tak, no takie skażenie biologiczne, o macie coś takiego. Więc to jest bardzo dobry item moim zdaniem. Zwłaszcza jeśli chcemy coś szybko właśnie przechodzić. Jeśli sobie robić taki mały speedrunik. Wtedy idealnie nadaje. Dobra, pytanie czy ja sprawdzałem dół? Chyba sprawdzałem. Tak, sprawdzałem, dobra, nieważne. Się zastanawiałem czy coś właśnie tam nie zostawiłem. W takim wypadku możemy iść tylko w górę w tym momencie. Jeśli chodzi o teren, którego nie zbadaliśmy wcześniej. Wybraliśmy sobie trochę pieniążków raczej na donaty późniejsze, dla jakichś youtuberów, dla paszy może. Albo, nie wiem, albo coś za opiek kupimy, może donaty jakimś żółkom. To zobaczy. No ogólnie teraz mamy... Prędkość robienia pomieszczeń jest bardzo mocna. Credit card, oczywiście cofniemy się po niego. Bo dealy z diabłem teraz mamy tylko tego, jak on się nazywa? Duszka Buszka, tego innego Duszka Buszka, więc... Co nie jest wartościowe. A chciałbym użyć credit carda na sklepie albo na innym dealu z diabłem. Na przykład jakiś Bromstone czy coś tego typu. To byłoby całkiem value. Okej. Okay. Jestem w stanie przyjąć tyle much. Thank you very much. Much. Dobra, to na bossa idziemy. Robimy z nim porządek. Wurdeusz. Ojej, oj, co wypadło ze mnie? Pieniążek. O nie, dobrze. A ty ptaszku może go zaatakujesz, tak byłoby fajnie. Jesteś takim deadbirdem, to chociaż się na coś przydaj. Na cokolwiek. Dobra, Gurdiego nie ma. Jest klucz za to. Dobra, to najpierw idziemy po credit carda, żeby nie było niespodzianek. Mamy nadzieję, że niespodzianki, nawet jeśli będą, to na plus. Także tak, dwa klucze, cztery bomby, 14 centów. Mamy praktycznie następny sklep na wyciągnięcie ręki, jakby nie było. Z czasem stoimy na dwa razy. Full health. Aha. Pils, który robi znaki zapytania. Dobra, no to idziemy na dół. Jesteśmy w plecy z czasem, ewidentnie. Nawet gra to potwierdza. No ale mówi się trudno. Nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. Widzę, że tutaj strasznie dużo czempionów dostałem. Nie wiedzieć czemu. Czy ja nie zasługuję na takie traktowanie. No ale trudno. Trochę nam czasu zajął ten pokój. O, to będzie akurat przyjemna walka. Szybka, prosta. Dwa soul hearty, oczywiście. Tylko F-ka, pamiętajmy, że mamy zwiększoną szansę na soul hearty, więc to nawet nie jest coś, czego się powinniśmy dziwić. Dobra, to było proste. To było proste. To może już nie być tak proste. No właśnie. Ale mamy wystarczająco pieniędzy, więc jest dobrze. Nie jest źle. Damy sobie radę na spokojnie. Powinniśmy dać w każdym razie. To tu będzie serduszko. No nie. Fruitcake. No niech będzie. Jakieś dodatkowe efekty na naszych quest za każdym razem, kiedy wystrzelimy je, więc ogólnie zabawnie. Mam nadzieję. Okej, zmieniam zdanie, to już nie będzie zabawne. Dobra, trzeba iść do sklepu. Sklep będzie
Chociaż nie, właściwie najpierw pójdźmy na deal z diabłem. Jeśli się nam trafi, rzecz jasna, powinien się trafić. O. Właściwie to dobry efekt, nam się trafiają jak na razie. Okej. No i do widzenia. Więcej speeda. Dobra, jestem ćpunem, jestem spunem. Czy chcę to wziąć za darmo? Właściwie to tak. Dobra. Teraz z gwoździem jest o tyle fajnie, że... Czekajcie, co to za pils? Relax. Darmowe pieniążki. Dobra. Wolę sobie teraz już przygarnąć gwoździa dla dodatkowego damage'a i co najważniejsze, dla respienia sobie soul heartów. I to powinno zdać egzamin moim zdaniem. Powinno w każdym razie, nie wiem jak to będzie. Nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie. Ale wygląda całkiem sensownie. No niestety, jakbym się nie wpierdolał na takie grzybki, to byłoby jeszcze lepiej. Faded Polaroid. Ok, czyli będziemy co pewien czas zanikać i trollować przeciwników. To brzmi sensownie. Nasze łzy też mają ciekawe efekty. Powiedzmy sobie szczerze, że mamy zazwyczaj z tego więcej profitu niż z braku efektów, na przykład coś takiego. Tylko moment, w którym trafia nam się... jak się nazywa? Proptoza. Bo ten efekt cały czas nie został moim zdaniem poprawiony. Nie dostajemy tego multiplayera, który powinniśmy mieć przy podniesieniu proptozy, więc mamy tylko te zmniejszanie się łez na starcie i to ogólnie psuje cały element. No ale... kim jestem, żeby to oceniać? Być może youtuberem, ale nie jestem pewien. Dowodów wszakże nie mam. Dobra. I co mamy w sklepie? Okej. Okay. Chaos. Chaos. Teraz, jeśli będę miał każdy dostępny deal z diabłem, to nie wiem, czy Chaos jest dobrym pomysłem. Właściwie chyba nie jest dobrym. Więc nie będę kupował. No to też nie jest dobrym pomysłem. Dobra. Także za... w sumie wszystko zrobiliśmy. Nie będę poświęcał swoich soul heartów za klucze i dwie bomby. Więc idziemy od razu na następne piętro. Boss rusha już nie zrobimy. Nie trafił nam się dobry run. Taki wystarczająco szybki z takim impetem i gwałtem. No ale... ale coś się trafiło. Coś się trafiło i nie było mi słychać. Więc Curse of the Blind popsuje mi humor jeszcze raz. Bardzo mi popsuje humor właściwie. Muszę uważać teraz na swoje łzy. Dobra, jestem głupi. Kurwa macie. I Gapi spał. No dobra. Jestem kompletnie Gapi, więc... jestem kompletnie głupi, nie wiem co się dzieje. Więc jestem ustawiony, jakby nie było. Czy dałbym radę, jakbym dostał Emperora, to... gdybym nie dostawał w mordę, to dałbym radę. Bez Emperora będzie ciężko ogarnąć sytuację, żeby się wyrobić w czasie. Znaczy, kurczę, jakbym wiedział gdzie jest boss, to mógłbym lecieć po prostu na pałę tam. To jest ten problem. Telepils jakiś? Nie, laka. No trudno. Widzę, że oni nie są jakoś zaintrygowani tym efektem. O, zmniejszyłem nawet jednego. Ja i moje efekty łez. Dobra, proszę umrzeć. Serio, czas tylko tracę ekranowy. Muszę też przestać strzelać przed siebie, bo to się w końcu skończy moją śmiercią niechybną od tych eksplozji. A, ja już latam, no tak, zapomniawszy. Dobra, widziałem coś tam u góry jeszcze, to był chyba sklep, więc przyjmijmy, że to jest dobra droga. Zakłady takie. Może się uda, może nie. Już wątpię. Dobra. Efekty do bomb w sumie są spoko. Dobra. Idziemy w dobrą stronę. Chociaż jedna dobra wiadomość. Niekończąca się skrzynka. Zajebiście. Halo. Że nie mam niekończących się kluczy i jestem niekończącym się głupkiem właściwie. Dobra.
I teraz już wystarczy. Więcej tego typu itemów nie będę podnosił, bo jeszcze dostanę kurs AI i strołuję cały RAM. Właściwie, czekajcie, mam pewien koncept. A, nieważne, nie mam konceptu, przepraszam. To był głupi. Było maksymalnie nieinteligentne. Terribly stupid. Dobra. Czemu mam takie wolne? Aha, dobra. Ten worm. Spierdalać. Dobrze. Robimy porządek z tym głównym. Ha, dosłownie. Dobra. Trochę bombek się przyda. Żeby uporządkować tę sytuację. Dobra. Najpierw zobaczmy, czy szatan oferuje. Demon baby, dobra. A dostaje demon w pierdol. Dobra, squeezy i dwa soul hearty. No to lecimy. Jak tam czas wygląda, pewnie już jesteśmy w dół. A nie, dobra. To chyba mamy realne szanse. Dwie minuty to nie są realne szanse. Nawet nie dwie minuty właściwie. Pragnę zauważyć. Ale można spróbować. Chcącemu nie dzieje się krzywdę. Ponoć. Nie chciałem go wysadzać. Nie zasługiwał na to. RIP. Open Dreams. Cały czas wchodzę. Ja pierdziele, nie no. Ja muszę przestać otwierać te skrzynki, bo one są gówno warte. Fajnie jakbym też przestał otrzymywać obrażenia z tak głupich powodów. Ale ktoś musi. To nie jest dobry pokój. Jest zbyt ciasny na tego bossa. I z moimi łzami, które robią mi krzywdę. Dobra, jakoś to wyszło. Ale boss rush już niestety. Może blue womb, może to. O, suchy, dobra, to party jest jednak wystarczająco dobre, pojawił się. Skoro była o nim mowa na początku, to teraz już jesteśmy ustawieni. Także dziękuję bazowemu suchemu, że się pojawił i docenił to zaproszenie. Suchy wie, że ten run już jest wystarczająco OP. Może go jakoś wzbufować swoją obecnością, więc spoko, dzięki suchy. Dobra, tego nie potrzebuję, to mnie nic nie interesuje. Wszystko umiera. Dobra. Coś tam wysadziłem niechcący, bo chcący. Chaos card, zajebiście. Okej. Już wiem, na kogo Chaos card używamy. Lecimy do Blue Womba. Musimy, w każdym razie. I muszę przestać się napierdalać własnymi łzami, bo to jest żałosne. Żeby najmniej powiedzieć żałosne. Dobra, to w prawo będzie pewnie mój item room, jak nie wiem. Gdzieś tu w każdym razie powinien być. Dobra, jest. Zajebiście. Kula u nogi, blokująca i Fate's Reward, dobry item, który multiplikuje moje łzy. Ogólnie jestem ustawiony. Właściwie rzecz biorąc, to powinno być git. Chyba, że coś spieprzę po drodze. Dobra, czyli musimy iść na dół. I jesteśmy w domu. Także teraz to już... To jest czysta formalność, to jest czysty gwałt. Pure Rape. Blade of Eternal Rape. The Rape King is here! Patrzcie, przyszedł król gwałtu. I nie jest zadowolony z tego, co tu się dzieje. Ojej, myślisz, że coś mi zrobiłaś? Niezła próba. Niezła próba. Oj, gro. Ty chyba nie wiesz, co robisz. Ty chyba nie wiesz, co robisz. Oho, ho, no to mamy potężny Bromstone. Coś, co chciałem od początku. Więc teraz te randomowe efekty bez nie zrobią mi krzywdy, a nie powinny w każdym razie. Plus Guppy i Brimstone to jest chore combo. Robimy tylko tam i z Heada. I wtedy w sekundę robimy wszystko. Wszystko dosłownie. A wziąłem Brimstone'a głównie tylko po to, żeby mieć mniejszą szansę na obrywanie ze swoich łez. Bo ta głowa, którą Fate's Reward podnieśliśmy, to strzela, tak bym powiedział, miarowo powoli, więc...
Już strzeli to strzeli, ale raz na ruski rok, więc raczej mi nie zrobi krzywdy. Większe niż powinno. Tear zapy, zajebiście. Nie ma to jak szybszy charge. Skoro już i tak jest wystarczająco szybki. Dobra. Och, suchy, tu to jesteś. Hardcorem. Dobra. Red patch może być. Zazwyczaj będziemy obrywać. Więcej damage'u nas nie zaboli. Lock up jeszcze bardziej. Przeciwnicy zespawani właściwie całkiem dobrze. Suchy tam widzę, będzie zaraz współpracował. Chociaż mój negatyw też robi swoje, denegatyw pragnę zauważyć. Pełne zdrowie nam nic nie robi. Dobra, nie ma co już... No blood clota no przygarnę przez przypadek, znalazłem to. Damage i range up. Range up nie robi nic, damage robi... Robi damage. Robi grę właściwie damage, jakby nie było. Znowu czuję się, jakbym z chwili po prostu bycia głównym zamienił się w jedzenie krzyży. Ale nie mogę tego udowodnić, więc... Więc idę przed siebie. Nie patrząc na konsekwencje. Dobra, niech to będzie tutaj u góry. Dobra, to chyba jest właściwa droga. W każdym razie tak to wygląda. Tak to wygląda i tak to jest. Właściwa droga. Dobra. Mama Gurdy, bardziej jak mama nie żyje. Dobra, nie potrzebujemy tego, lecimy na dół. I teraz Blue Womb jest nasz, właściwie rzecz biorąc. Z takim ranem, jeśli mam być tak uczciwy wobec samego siebie, to byłoby mi szkoda iść po prostu. Muszę wyłączyć Steam, przepraszam bardzo, jak zwykle mój błąd. Ludzie ze studiów się budzą o pomoc dopiero dzisiaj, kiedy już jest, sami wiecie, który lutego, piątek bodajże, jak dobrze pamiętam. Więc to jest po tłustym czwartku, więc no nie fajnie. Sesja zimowa już się zaczęła, parę dni temu, już miałem swoje egzaminy, ale... Ale no trudno, no może niektórzy jeszcze nie zrozumieli, że... Dobra, jestem zrelaksowany. Mam nadzieję, że to jest właściwa droga w moim życiu. Jak się okazuje, byłem w błędzie. Oh boy, was I wrong. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co czekać. Jak myślę, chyba będzie to droga w dół przy tej fajnej Elce. Choć pewny nie jestem. Głowy nie dam sobie uciąć. Okej. Dzięki za to. O, coś chyba wybuchłem. Przypadkiem, bo przypadkiem. Chcąc, bo nie chcąc. Ej, chłaz. Nie mogę tego użyć. Nie mogę skorzystać z tego echwazostwa. Mam swoje zadania i obowiązki. Prawidłowy obywatel, który spawa wszystko jak idzie. Aż właściwie jestem Nie, chyba jestem na dobrym presecie, bo nie streamowałem od dłuższego czasu. I nie wchodziłem w kamienie z bombami, więc raczej to będzie nagrane w dobrej jakości, tak jak powinno być, a nie tak jak Battle Block Theater, za którego osobiście chciałbym przeprosić, bo no coś się popsuło. Właściwie, dobra, robimy to. Jeśli mnie zapytacie, co robię, wiem co robię, mam plan. Chcę zdobyć klucz. Muszę zdobyć klucz. No dawaj, dlaczego nie dajesz mi klucza? Dawaj mi klucza. 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 A co, actually fakta? Dobra. Teraz nie pamiętam, czy trzeba było wyjść, czy nie, ale spróbujmy. Dobra, będzie klucz. I teraz jeśli wejdziemy jeszcze raz, to zostaniemy przeteleportowani do bodajże Dark Roomu, a ja tego bym nie chciał. Więc mega szatana też dzisiaj zrobimy, spokojnie. Jestem obeznany z tą grą. Pokazałem wam właśnie ciekawostkę, którą można robić. Czyli używać Sacrifice Roomów, jeśli mamy dużo HP, do wyfarmienia sobie kluczy. I co tam jeszcze? No i coś jeszcze na pewno było z tym. Dobra, na początku bierzemy to. Później bierzemy to. Później bierzemy to, bo jestem OP i mam wyjebany i nic mnie nie zabije. Lecimy na dół. Więc F-kom też zrobimy dzisiaj sporo, bardzo sporo. Odcinek z odcinku na odcinek staje się coraz bardziej OP. To prawie jak prawdziwy chest.
Prawie. Bo tylko jeden item by jeszcze był potrzebny. Właściwie nie potrzebuję HP. No nie wiem. Ciężko się zdecydować. Na pewno wezmę habit, to jest oczywiste. Wezmę też to i wezmę klucz. Tak dla bezpieczeństwa. Muszę coś sprawdzić tylko. Czy to działa? Działa, ale tylko na łzy tego mojego. Święte kosy, no nieźle. Dobra, no to raczej nie wezmę sobie prayer carda, bo nie chcę sobie psuć wszystkiego. I wezmę tutaj na bossa tylko Book of Shadows, żeby wam pokazać, jaki jestem zabawny. Zanim ktoś powie, ty debilu, nie rzucaj tego teraz, bo to stracisz. Spokojnie, nie jestem debilem, jestem John Garrett. Czyli właściwie, no prawie taki debil. I tak trochę daleko od tego debila jest. Mi się wydaje w każdym razie. Dobra, zdycha. Pojawia się, dostaje Chaos Cardem, umiera. O nie, super ciężka walka z Hashem. Dostałem Atamej. Wygląda jak jakiś dziwny nóż, moim zdaniem. Nie wiem, nie znam się, nie oceniam. Dobra, to teraz idziemy do Jana Diabła, jak dobrze pamiętam. Bo nie możemy iść do katedry. Dobrze się nie striggerował ten, jak się nazywa, promień światła do katedry. Był bardzo smutnym człowiekiem. W ogóle powinien strzelać dużymi pieniężnymi kosami, moim zdaniem, ale miałem w końcu to na górę nad rozsądkiem, które efekty są jako pierwsze, więc nie rozumiem, nie oceniam. Ile już mam tego laka? No mam więcej niż pokazują paski, więc obecnie większość tych efektów specjalnych, które jakkolwiek podniosłem, jakieś nie pamiętam, żebym nie miał. Żadnych jakichś fearshotów czy coś, tylko te rainbowowe efekty randomowe, ale to się nie liczy. Okej, zajebiście. Zajebiście. Zrobiłem kolejny zje krzyża, chcąc nie chcąc. Bo teraz ciężko będzie mnie zabić. Jestem undying the undying, więc nie wiem. Właściwie to sam siebie się boję. Nie wiem, czy można mnie jakoś powstrzymać w tym momencie. Kurs time chyba nawet już by nic nie zrobił. Chociaż pewny nie jestem. Głowy sobie uciąć nie dam. Bo szkoda mi głowy w sumie. Bez głowy nie mógłbym komentować, więc... No jakbyście oglądali odcinki, powiedzcie. No sensownie. Taktyk. Wołaj. Dobra. Właściwie jeśli ktoś dotrwał do tego momentu w czasie oglądania odcinka, niech napisze komentarz. Nawet jeśli to będzie drugi komentarz, bo napisał gdzieś w komentarz wcześniej oglądając gdzieś w 15 minucie, niech napisze taktyk wołaj. Taktyk wołaj w komentarzu. I zobaczymy, ile ludzi tak naprawdę ogląda te odcinki tak sensownie długo gdzieś do tego momentu. Tak tylko poglądowo, to nie jest tak, że później będę ludzi robił na tych gorszych i lepszych, tak wiecie, na tiery, że o, ty kurwa, nie oglądasz, tylko tak sprawdzając. Napisanie tego komentarza w sumie ci dużo nie zrobi, a ja będę wiedział, ile mam takich widzów, którzy zapewniają mi, uwaga, śmieszny żart, dobry watch time, bo tylko watch time się liczy na YouTube. Nie liczy się dobra zabawa, tylko watch time, kurwa. Dobra, wystarczy dobrych żartów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, sześć. Oj, zjebałem, nie umiem liczyć do sześciu. That's so bad. Złotą kosę rozwaliłem niestety. Dobra, szatan zaraz tutaj tampnie, szatan zaraz tutaj umrze. Otwieraj tę skrzynkę, idę ci wpierdolić. Dark room, the razor has appeared in the basement. Wspaniale. O, patrzcie, co się pojawiło, no mój ulubiony item normalnie. Ale tak trochę się go cykam i go nie wezmę. Dobra. Powiem szczerze, że ten efekt już retro mnie trochę tak peszy. Było śmiesznie na początku. Było ho 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 hi 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 ha he he, ale teraz to już jest kurwa bez przesady. Czym się znudził. Okej. Okay. Mogę przygarnąć dodatkowe eksplozje. Właściwie to nie tak, że podnoszenie kolejnych itemów mi coś zmienia. The moon. Oczywiście, lost contact. To nie tak, że będziemy teraz niszczyć moim brimstone'em łzy, które lecą w moją stronę. Czy tam projectile w sumie, bo przeciwnicy nie używają łez, to ja używam łez. Oczywiście tata znowu się pojawił z ostatniego odcinka, wyciągnął kolejne wnioski, że musi coś dopierdolić. Możemy mieć też ramming speed od Aris. Wyglądamy potwornie. Oho, prawie czegoś dotknąłem, czego bym nie chciał, ale na całe szczęście wyszło jak wyszło. Ale bym kurna żałował.
Właściwie to bym chyba nic nie zrobiło, bo jest override od Brimstone'a, ale... Ale lepiej dmuchać na dmuchanie i na zimne, i na Infestation Survivor Stories też bym dmuchał. Ten co myślał, że mi w jakieś kurwa dziury portale złapie. Piszczys, oczywiście. Tears Up i Knockbacki będziemy mieli, chyba nie wiem z czego. Z tego co strzela ten... ta głowa. Blue Baby, no ale... Co mogę zrobić? Fate's Reward w końcu, nie? Nagroda, taka, a nie inna. Ten co jaki groźny. Okej, okay, dobra. Teraz moje bomby zamieniają się w mniejsze bombki po eksplozji i... No patrzcie sami. Bomba, która się naprowadza, została mniejsze bomby i mogę robić śmieszne rzeczy. To jest to prawda. Z tymi śmiesznymi rzeczami nie kłamałem. Okej, okay. HP up pusty, więc i tak będzie się cały czas wszystko triggerować, jak widać. Dobra. No oczywiście, zaraz będę jeszcze Lord of the Flies. A już jestem Belzebubem? Dobrze, że mi powiedzieliście, bo już nie wiem czym jestem. Tarot karty, oczywiście sobie przygarnijmy. Siła. Nie, właściwie to tej karty nie chcę używać, szczerze mówiąc. Ta karta jest bardzo, bardzo zła i psuje mi humor. Bo nie będę dostawał efektu Necronomiconu. To nie jest coś, czego bym nie chciał używać. Dobra, gdzie on jest? A tu jest. Siema. Siema, tutaj Buraczek. Pawlaczek. Może tutaj coś będzie? No właśnie oberwałem od najlepszego na całym świecie efektu West, czyli eksplozji. Nie powinien moim zdaniem on mieć w ogóle miejsca w tej grze, ale jak już jest to niech se kurna będzie. Niech psuje ludziom humor, a co tam, nie tylko mi. Gro. Kurwa, nie troluj. Naprawdę, zrobiłem cały ten pieprzony archipelag poszedłem w każdą możliwą stronę i... A to pewnie będzie w tamtą. Ha, nie, to jednak było cały czas tutaj. Serio? Cały Darkroom zrobiłem, bo nie mogłem znaleźć właściwej drogi. That's actually kinda disappointing. Lil Loki? Wow, nigdy go wcześniej nie miałem. Czyli mamy po prostu familiara, który zachowuje się jak Loki. O. Super, see through hat. No, oczywiście cały Darkroom trzeba było zrobić, żeby dojść do bossa. No inaczej bym nie znalazł drogi, no jak, żebym mógł. Ja, John Garrett? Zmysł orientacji w terenie? Serio jeszcze sticky bombsy? No proszę was. Miej zabawy, kolego. Dobra, opętały mnie demony jednak. Łap bombę. I teraz, co dostaniemy? No nic mi się nie pokazało, to chyba miałem to odblokowane. O, chyba coś zjebałem. A co to jest za karta? Halo? Co to ma być? Wheel of Fortune. Niech będzie. Dobra, moim głównym pokojem było tam na dole. Nic nie było, szkoda. Ripperuni. Dobra, mega szatan. Zwólcie, że sobie chwilę pogram, bo się trochę cykam szatana. Kurwa, no nie wiem co z nim zrobić, będzie ciężko, ja szatana nie rozklepię, jakieś podpowiedzi. You are playing it wrong. No jak to źle gram? Rebirth got cancelled? Jakim cudem? Dobra, zasnąłeś. It's dangerous to go alone. Taktycznie. Mam taki duży lag, ale nie dostaję żadnych trinketów, ogarniacie to? Dobra, pośmieszkujmy. Nie tylko ja będę widział te horrory. Właściwie to mógłbym spróbować ocalić Judgmenta, żeby on to wszystko przeżył, ale boję się, że moje eksplodujące łzy popsują mu humor i on umrze, więc... A czekaj, to i tak... A nie, to jest Mom's Heart. Nie, Mom's Locket, przepraszam, myślę, że to jest Empty Vessel, ale Empty Vessel przecież był z tego... u szatana dostępny tylko, więc... RIP. Dobra, trudno. O, patrzcie, co się zaraz odbije w niego. Cześć kurwa, bomba w plecy. A jednak nie weszło. To było trochę smutne. Rebirth został wycofany. Dobra, rozwalę ci te łapska gnoju. Nie powinienem w sumie tak obrywać, ale skoro mam tutaj Soul Hearty i Black Hearty, to tak trochę wyjebane. No nie, zniszczyło mi... Ej, serio to tak działa, że w tym miejscu u szatana? Właściwie to normalnie w Darkroomie też tak działa, więc się nie powinienem dziwić, ale... Ale się zdziwiłem! I co, zabronicie mi?
Zmieniam sobie trinkety na bieżąco, bo jestem pro. Robię trinket swapy, ponoć to jest najlepsza taktyka w walce z bossem. No, niszczę muzy moim brimstone'em, patrzcie co ja robię. Właściwie to nie było tego w tym momencie. What the hell? No. No, spawam mu te łzy, widzicie? To jego harchy, czy co to jest. Trzymam na tym brimstone i one się rozbijają w pewnym momencie. No i w pewnym momencie on też umiera. I Suchy go zniszczył. Brawa dla Suchego. Suchy ratuje każdą grę. I odblokowałem Lil Baby, już to widzieliście. Black Lipstick, Lil Baby, dobra. Aha, bo to miałem odblokowane pewnie na ostatnim tym save'ie, więc... Symfonii, więc mi się nie pokazało. Jako achievement. No i no trochę gorzej. Spadliśmy z formy. No niestety nie zrobiłem boss rusha. Jestem trochę zawiedziony. No ale co zrobić? Udało się, to się udało. To nie ma co tutaj kwestionować. Także dziękuję za oglądanie. Coś mi się właśnie zaczęło bugować. Nie wiem, co się dzieje. Także dzięki za oglądanie i... Bywajcie. Cześć na moim kanale. I ten gościu u samej góry oszukiwał. Na pewno. Także zostawcie łapkę w górę.